pewnym księstwie obiektywizmu żył sobie udzielny książę, a razem z nim smok bardzo grzeczny, z tym smokiem historia się wiąże. Książę smokowi wysyłał dziewicę, a smok się nimi otaczał. Miały pilnować w księstwie porządku, by księciu nikt łupa nie zawracał. Książę spokojnie żył w swoim zamku, MTV sobie oglądał i czasem tylko przez wielkie okno na ziemię swoje spoglądał. A było tam pięknie, rzec można cudownie, i płoty od farby błyszczały, więc książę się cieszył i było mu miło, i tylko coś ruchu tam nie było. Ze smokiem w pokoju technicznym na ważkie tematy rozmawiał. Smok snuł swoje plany, ciekawość rozpalał, o raju mu opowiadał. Aż przyszedł dzień taki, gdy książę zbyt wcześnie z pościeli zwlekł swoje członki. Ku oknu pobieżył, by wzrok swój nacieszyć, na kmiece patrząc się domki. Jak zerknął, tak zastygł i gumka mu pękła, opadły bokserki na dywan. I pałka mu zmiękła i wara opadła, u książąt też czasami tak bywa. Gdzie okiem nie sięgnąć, ciągnęły się zbliszcza i dymy zewsząd leciały. Po środku smok siedział i wpieprzał burmistrza, dziewice łapkami klaskały. Po chwili się jednak obraz odmienił, z zaplecza wyniesiono płoty. Dziewice transparent zaczęły rozwijać, niech żyje nam smok nasz złoty. I wtedy zrozumiał nasz książę błąd swój, by nigdy smokom nie ufać. I nawet zaczął straże przyzywać, u pasa broni też szukać. Chciałbym zakończyć to happy endem, przybyciem jakichś posiłków. Ale niestety są sytuacje, gdy książę musi dostać po tyłku. Książę zamknięty siedzi w wieży, czekając na boskie cuda. Smok w jego wyrku, w jego koronie obgryza smażone dziewicze uda. Razem z frytkami, sałatką warzywną, w zestawie tanim.